Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z Farmki 122. Jak widzicie, jest dzisiaj niedziela. Jak widzicie, taki odcinek, bo ten odcinek miał być poniedziałek, ale jest niedzielę. Ponieważ, przyznam szczerze, że nie tak sobie planowałem soboty. Oczywiście jest niedziela 0:54, czyli prawie pierwsza w nocy jest, a ja nagrywam ten odcinek na dziś, na 10, więc widzicie, jakie poświęcenie. No i dobra, ten ma 77%, więc on jeszcze siebie tutaj nawróci. Będę mógł go wysypać. A dzisiaj plan jest na odcinek taki, aby zwapnować te pole. Zwapnować i potem zapiąć się do pługa i tutaj te wszystkie pola połączyć, czyli to. I to połączyć. I tutaj chyba na razie 15 z 14. Taką tylko drogę przeorać i tyle. Na resztę się zobaczy. Tutaj kosi Jonder, tu kosi nie wolno, bo tego nie powiedziałem. Dobra, wsiadam w Klasa. Jadę do New Hollanda, żeby się wysypał. I tak to będzie wyglądać. Oczywiście wapnowanie szybkie, no i powiększanie pól. I to jest praktycznie cały odcinek. Zobaczycie, że ten go powiększanie pól będzie tyle, że łopa. Niedobrze, niedobrze. Bo zacząłem kosić od tej krótszej strony, jak widzicie. I tak to wygląda. Może jest to trochę lekko podpite, ale to tam. Myślę, że na odcinek to nie wpłynie. Dlatego dzisiaj tylko ten odcinek nagrywam, bo na czwartek odcinek będę już sobie rano nagrywał. Rano, czyli o 8, może 9. No, brat ma być koło południa gdzieś w domu, może po południu. Więc będę miał rano czas, żeby sobie nagrać odcinki i tyle. Dzisiaj czy jeszcze pójdę sobie nagrać wielmoże? Myślę, że tak. Myślę, że sobie chyba jeszcze pójdę się dobić. Znaczy dobić, no w sumie bardziej odpocząć, tak? No bo jak będę nagrywał sobie wielmoże, to wiadomo, tam jest bez głosu, więc... Będzie wszystko gitara. A tutaj to wiadomo, jednak trzeba gadać. I tak to jest. No więc może miał być na dziś, ale ja... Na dziś. No na dziś, na niedzielę. Ale się nie wyrobię. No bo jak ja miałem na dziś nagrać, no to bym teraz siedział 2 godziny, zanim by to nagrał. No to kurde, powiedzmy 2 godziny, to będzie 3 rano, tak? No to 3 rano, a weź to jeszcze potem w rendery, to też pewnie jest godzina. No to będzie 4 rano, a zanim to się wrzuci... To jest 3 godziny, to 7 rano. Kurde, całą noc bym na kompie musiał siedzieć do rana. A ja nie mogę tak długo siedzieć na kompie, no bo wiadomo, to przecież by rodzice mnie zabili. Więc wyrenderować sobie mogę rano o 8. A tak to. Dobra, idę do wapniarki. Czy do wapniarki? No do rożytnika, no bo rożytnikę będę wapnął, więc... Tak to będzie wyglądać. Na tym polu też ostatnio wapnowałem, jakieś 3 sezony temu. A szczerze mówiąc, nawet nie wiem, ile tego rzepaku zebrałem. Bo tutaj 184 się do przerobienia, ale 49 już jest przerobione. Więc 100 tysięcy litrów jest chyba prawdopodobnie przerobione już. To oczywiście poprzeczniaczek. Krów nie wiem, ile mam. Nie sprawdzałem. Coś mi chyba katar bierze, ale to tam nie przeszkadza w nagrywaniu. Tylko wiadomo, że trochę gorzej będzie słychać mnie, ale... Pewnie powinno być tragedii. W jednym nagrywam ten odcinek na dzisiaj. No bo oczywiście Elengrad już jest nagrany, bo to już sobie nagrałem wczoraj. Znaczy wczoraj, 2 dni temu w sumie, no bo w piątek nagrałem. Bo miałem jeszcze nagrać sobie od razu Holberę na poniedziałek, ale nie zdążyłem i tak to wyszło. No a wielmoże to sobie chyba zaraz też ogarnę, nagram. Pomyślę. No i tak to chyba będzie wyglądać.
Oczywiście wapnowanie musi być. Tutaj raz, dwa, trzy kawałki mam sobie do powiększenia. Tego na razie będę liczył, bo tam trzeba pasternak zabrać. Chyba pasternak. Jak dobrze pamiętam. Tak, pasternak. No to dobrze pamiętałem. Trzeba będzie ogarnąć sobie jakiś kombajnik i trzeba będzie to pozbierać. To też będzie ciekawy odcinek kolejny, no bo czy, właśnie, mogę już to zbierać ten pasternak, czy nie? Zależy kiedy on był siany. Nie skład gry, tylko wzrost. Tak, jest tego całego zbioru. No to w sumie dobrze. Więc w kolejnym odcinku będziemy zajmować się pasternakiem i będziemy chyba powoli siedzieć rzepak jakiś. Gdzieś. Jeszcze nie wiem gdzie, ale gdzieś. Ale gdzieś na pewno ten pas, nie pasternak, tylko ten rzepak gdzieś na pewno będzie zasiany. Coś się wykombinuje, nie ma lip. Prawdopodobnie ten cały reżim tych wap ma starczy na to całe pole. No ja akurat w sumie dobrze stanąłem nawet ciągnikiem, bo od razu mi GPS złapał. Myślałem, że wyrwie go bardzo mocno koła, ale jednak okazało się, że dobrze stanąłem. No i tak sobie przejadę tutaj wapnem. Tu sobie zwapnuję i wtedy będzie gitara. I wtedy wiadomo, odepnę sobie Maseja i podepnę sobie do tworzenia pól ten narzędzie. No i tak praktycznie cały odcinek wejdzie. Zanim ja to zwapnuję, to będzie około 10 minut odcinka i tam zanim to powiększę, to też będzie z 15 minut odcinka. No i to starczy. No i właśnie nie wiem, czy iść kurde na ten wielmoże, czy nie. Ale lepiej pójdę, wiecie, bo jak ja pewnie później będę po południu chciał iść grać. Pewnie po południu będę grał w Constructiona, tak mi się wydaje. A raczej na pewno Constructiona, bo no, na razie 15 już nie będę ogarniał kolejnego odcinka, chociaż może jak mi się zachce. Na pewno jak będę miał wolny czas, no to pewnie w Constructiona będę grał znowu z 2-3 godziny. No i tak to będzie wyglądać. Dobra, gender się wysypuje. Niech on jest pełny akurat. No, gender się nie wysypuje, bo jest zablokowany przez obiekt. Zderzę do końca i wyłączam wapnowanie. Dobra. I jak to wygląda? Syp na pierwszy. Tak nie będzie pełno i tak. Te dwa, trzy zbiorniki będzie dookoła pola zrobione. No i dobra, widzicie, w międzyczasie będę jeszcze sorgą musiał wysypywać. Na silos kolejowy, ale to tam się da. Się wszystko da. To chyba poczekam, bo tutaj wiadomo, że będzie pełna przyczepa. I on cały się nie wysypie, więc tutaj chyba, tam chyba z 5 ton zostanie. Także on to raz dwa się wysypie, ten Holandzik. No i praktycznie jak wrócę przyczepą, to znowu trzeba będzie go wysypać, nie? No tak jak myślałem, powiedziałem 5 ton, a zostało 6. Wiecie no, nie liczyłem tego, tylko tak powiedziałem sobie. Ale tutaj wszystko będzie to przeorane, tutaj aż do samego stawu będzie przeorane, więc będzie fajne pole. Big Buddha też już ściągnąłem na pole tutaj, znaczy on tu stał, bo tutaj było skończone, ale tutaj ściągnąłem go na pole, aby nie blokował ruchu. Tutaj na tej drodze, bo tu droga będzie łączona, wiadomo. Powiem, że jak ja bym do tego jeszcze siebie dokleić,
Ja bym nie dał rady na tym odcinku tego zrobić. Przyznam, ja to złapnuję. To już nie chodzi o łapnowanie, ale... Łapnowanie to zaraz będzie skończone, ale... Zanim ja to połączę, najlepiej pierwszy tu przyjadę, żeby te pole zrobić już gotowo. A tamte pola to wiadomo, to tam... Mogę po odcinku sobie zrobić. Bo jest 11 minuta już prawie. A ja bym tak chciał z 30 minut. Tylko nie wiem, co na miniaturce zrobić. No bo zbiór Sorga to nie miał. Nie jest moim przewodnim motywem, tylko to jest tak. To co się odbyło w tle, więc. Więc Sorgo i tak będą się po odcinku zbierać i tak. A czy ja to zbiorę dziś? Czy jutro, czy tam za tydzień? Czy za tydzień to nie mogę, ale. Prawdopodobnie będzie Sorgo ogarniane w tygodniu. No bo teraz ma być niby tydzień wolnego od roboty. Tak tatuś powiedział. Więc jutro wolne. No i zobaczymy, jak się może Bogdan poprawi, to może w piątek pójdziemy. Zobaczymy. Tego nie jest. Tego ja nie wiem. Więc teoretycznie dużo czasu mam na nagrywanie odcinków. W sumie bardziej na ogarnianie sejwów niż odcinków. Odcinków też jakby nie było, nie? Tylko, że wiadomo, jak jest pełna chata, znaczy pełna chata, jak jest brat w domu, to nie idzie nagrywać, bo ten to zawsze telewizor odpala. Coś tam na internecie sobie ogląda na telefonie. A i tam, takie nagrywanie tam. To nie jest nagrywanie. Wiadomo, jakbym miał same timelapsy. Mówiłem same timelapsy do ogarniania, no to tam wyrąbane, bo to wtedy może być głośno na chałupie. Bo to i tak będzie wyciszone i muzyka dodana, więc tego nikt nie wie nawet co się dzieje. No ale taki głosowy dziennik to jednak wymaga ciszy. Dlatego ja staram się zawsze nagrywać, jak jest wolna chata. Wtedy drzwi sobie zamykam, jest cichutko, nikt mi nie włazi do pokoju. Czy jak będzie do pokoju, to tam jeszcze, ale... Najważniejsze jest to, że telewizora nie ma, tak? Dobra, zaraz tutaj Jundyra puszczę i on sobie tutaj będzie kosił, a ja będę podjeżdżał do New Holanda. No jak będę do New Holanda, to teraz dalej będę wapnował. Dobra, puszczam tutaj Jundyra, niech on sobie już jedzie. Tam sobie już tyle się dokosi. Tyle on sobie dokosi, już tam wyrąbany. Dobra, tutaj. Tutaj, tutaj. A już chciałem go odpalać, ale na szczęście nie zgasł. I tutaj, i łogi, tu dwa przejazdy będzie złapnowany ten kawałek. I wtedy tylko ten green zostanie, a ten green to też raz, dwa pójdzie, więc... Wtedy się przepnę i będę to sobie powiększał i będzie robota szła. Render pisze, że niby 2 godziny to będzie zbierał, no ale... Do końca odcinka pole 30 powinno być zebrane z Sorga. Więc tutaj po odcinku dużo nie zostanie. 9:36. A, słonecznik, no właśnie, bo się zastanawiam, co ja mam pusiany, że to jeszcze rośnie. Ale już się dowiedziałem. O, dobra. Tutaj? Nie, poczekam sobie. Tutaj sobie wiadę. O, to chodziło. I tutaj na pół rożnika sobie już do końca pola dojadę. No i potem się wróci całym rożnikiem i będzie gitara. I całym przejazdem, a nie rożnikiem. No tak pół rożnika to dziwnie zabrzmiało, jakby na pół rożnika to miał jechać. 710 godzin w tej grze, więc spoko. A tam akurat nie jest ważne ile godzin ma w tej grze. Ważne, że serie są i odcinki są, więc... Ostatnie 2 tygodnie 18 godzin mam zagrane. Gdzie w Constructiona mam 8-9 godzin. Ale Construction to jest w ogóle co innego, to jest co innego, to inna gra. Gram sobie z kolegą. Aktualnie robimy sobie... co my z wami robimy?
Dworzec kolejowy sobie budujemy na kampanii, więc trochę pieniędzy daj, trochę. No, mamy już pompę, mamy gruszkę, mamy pompogruszkę też kupioną, więc. Spychacz akurat mamy mały jeszcze, ale. Koparki na razie nie mamy, tylko tą małą. No bo głównie kopanie to spychaczem było robione. A pan wie to. Skanie mamy z tą wielką lawetą, żeby wozić te wszystkie materiały. No i tak to wygląda. No i dawaj ten zwap. 16 minuta, no mówię, to tylko co tutaj sobie te pole stworzę i będzie chyba koniec odcinka nawet. Bo ja nie przewiduję, żebym dużo zrobił na odcinku. Tutaj John Deere powinien drugie kółko zrobić. Znaczy zrobić, skończyć kółko. Ale widzę, że kółko na 3 zbiorniki będzie, więc no kurde, tam jest ładny hektar. Tam jest 26 hektarów chyba, z tego co pamiętam, więc trochę tego koszenia jest, jakby nie było, nie? A John Deere robi mruga, że on 2 godziny to nie będzie kosił sam, niby. Może tak w sumie być, no bo tam jednak ładny hektar jest do koszenia. No wiadomo, ja tam później sobie pewnie klasa ogarnę do koszenia, do pomocy. No, albo nie Holanda, obojętnie. Ale chyba nie Holand będzie bliżej. Wiadomo, klas ma skończoną robotę, bo sobie stoi w miejscu. No ale... To jest ten pasternik? Na 13 tak, to jest pasternik. A na 13 mnie nie stać, bo 330 tysięcy. No taki w sumie ciekawy kształt tego pola by było, jakby to była 13 dołączona do tego, nie? Taki trochę dziwny ten kształt by był, ale... Dobra, niech on ma 86%, więc zaraz znowu będą się go usypać. Jak widzicie, u Holanda jest taki problem, że dwa zbiorniki, znaczy ta przyczepa jest problemem. Bo tam tylko dwa zbiorniki wchodzą tak naprawdę i tyle, nie? Jest pełno, można powiedzieć. Skład gleby miał być, nie skład gleby, tylko wzrost. Ty nie gadasz, że... Dobra, John Deere dojedzie chyba. 15,4... Jo, dobra, dojedzie. Tak na styk w sumie dojedzie. Ja, na styk dojechał. A, jeszcze musi dojść do zadania, no super. Tutaj Michelin. Tutaj sobie wjadę. Zbyt dużo nie ugniotę. Trzydzieści dwie tony. 15 metrów do nawracania, to idzie nawrócić spokojnie. Dawaj, dawaj, dawaj z tym sorgiem. Sorgo jest dobre płatne, więc... Szkoda, że nie da się tego sorga przerabiać oryginalnie. Bez modów, ale... Przecież aż tak bardzo na kasę nie jest mi potrzebny na kasę. Teraz tak. Pełno? Tak, pełno jest, dobra.
Ciekawe, czy ten render tutaj nawróci, czy jednak będę musiał po niego jakby sobie pojechać. Dobra, ten już nawrócił i już mnie pcha tutaj. Dobra, to może zrobić, że dawno to już trudno. Widzicie, 80% to trzeba jeszcze wysypać, no bo co innego. Przecież nie będę znowu dosypywał mu tyle. I żeby znowu już te 6 ton zostało w zbiorniku, no bo to jest głupota. No sorgo, 16 tysięcy litrów jest. Więc zaraz powinien do przyczepu sobie pojechać. Dzisiaj taka dzisiaj inna robota, 21 minuta już jest. To ja nie wiem, czy ja zdążę w ogóle te pole stworzyć tutaj. Czy nie lepiej się tepnąć i na 18, 17 pojechać? Nie wiem, co nie wiem. O, 15, 14 zrobiłem. Bo tam to w sumie tylko połączenie dwóch pól. Więc tam na pewno mi się uda zrobić. No a tutaj szybkie sypanie sorga i tak to będzie wyglądać. Niech się opuści przyczepa. No bo w rurę bym zarypał. A ta rura ma kolizję, więc... Tak to by wyglądało. Dobra, ten tam nawraca koło przyczepy. Więc powinno być dobrze. Dobra, niby jakoś nawrócił, no trochę się poblokował, ale nawrócił. Więc to jest najważniejsze. Nie, chyba się tepnę na tym 17 i 18. Znaczy na 15, przepraszam. I tam zaraz zrobię te pole, bo tutaj to na 30 to sobie na spokojnie po odcinku zrobię. I jak będę siał, może w kolejnym odcinku Big Budę. Bo myślę, że tam rzepak będzie dobry, odpowiedni. Więc myślę, że tam wtedy wam pokażę w pełni okazało się tamte pole. I tak wiem, że będę miał dużo ogarniania save'a, no ale to już nie dziś. A może dziś. Zobacz, jak mi się będzie chciało, nie? Bo niedziela jest niby długa, no ale... W sumie dopiero godzina niedzielę minęła. Więc jeszcze zostały niecałe 23 godziny. No ale wiadomo. Jak to jest? Się później już nie chcę i... Nie wiem, czemu grę to filmorze pójdę. Czy sobie tego nie... Ja chyba sobie odpuszczę tą filmorze i w dzień sobie pójdę, no. Nie, bo naprawdę chcę tylko wrzucić ten odcinek i spaść, naprawdę. Nic, o niczym innym nie myślę. Więc tutaj tylko nagrać to, wrzucić. Czy to jest 40 minut? Nagrać to, wrzucić i tyle. A resztę tam... A resztę się w dzień zrobi. Najlepiej wstać się 8 rano. I nagrać sobie fleta na osadzie. No i inne odcinki, jak się uda. Tylko w sumie już nie ma zbytnie co nagrywać, tak na dobrą sprawę. Tutaj jest teren pod same tory, nie? Tak, nawet za torami jest mój teren, więc okej. Okay. Właśnie o to mi chodziło. Teraz dwa to połączone będzie i tyle. To jest 25 minuta, ja też nie chcę przedłużać, no bo to jest na dzisiaj odcinek.
na za 8,5 godziny, więc na spokojnie sobie zdążę. O, znak, to był znak, nie wiedziałem. No ale dobra, już nie ma tego znaku i tyle. Tutaj trzeba tak pociągnąć. Teraz pod same te jest tutaj pole zrobione. Pod sam las. Jeszcze tam z półpługa bym mógł urwać, ale już nie będę taki pazerny. Tutaj zrobię sobie to bardziej półokrągło, ponieważ iż gdyż prawdopodobnie będzie najczęściej tutaj siał duży siewnik. No i dobra, Ctrl C i X wykryszę jakoś i tyle. Najprawdopodobniej będzie tutaj Big Boot siał na części. Albo po prostu John Deere. Bo John Deere będzie tym 23-metrowym silnikiem na to prawdopodobnie, więc... O, naraz to wziąłem, więc okej. Okay. Tam to sobie poprawię zaraz, ten mijak. Ten jeden przejazd. No spokojnie. Się wszystko da. Tutaj zaraz 17 z 18 połączę. No i to będzie chyba na tyle z tego odcinka. Miniaturkę sobie zrobię od razu, no wiadomo, tak. Ewentualnie sobie mogę zmienić później tę miniaturkę. Ale i tak pewnie jak już jest raz zrobiona, to wtedy ja zazwyczaj nie zmieniam. Kiedyś chyba na Czech Walery sobie zmieniłem miniaturkę. Po miesiącu albo tam po 2 tygodniach. Jakoś tak to było. Ale wiadomo. Są w ogóle kompletnie inne serie, tak. Tutaj tworzenie nowych pól, czy tam powiększanie pól, to jest kluczowa sprawa teraz na tym farmingu. Znaczy na tym farmingu. Na tej serii. No bo tak myślę, że jest 3 sezony jeszcze, może 4 max i będzie koniec. Bo ja to więc nie przewiduję, nie? Patrzcie na to, jak się szybko rozwijam. Teraz jeszcze owiec mam 500, więc już w ogóle szybko idzie. Ta wełna. Na za ubranie 30 tysięcy jest za jedną paletę, tak? Ale tych ubrań mam dość dużo. Przykładowo, gdybym miał 20 tysięcy litrów, no to mam 2 razy 3, no to jest 6, tak? No to 600 tysięcy. A za 600 tysięcy to może fajne pole kupić. Tutaj tego raczej nie będę powiększał na razie. Muszę pomyśleć, jak to fajnie rozegrać tę serię jeszcze. Bo tutaj, jak widzicie, za dużo pola do kupienia tutaj nie ma, nie? Niby za dużo do kupienia nie ma, ale jeszcze coś tam trzeba kupić. Dobra, trzeba sorgę odebrać z kombajnu. I... Jeszcze tam... Ile jest minut odcinka? 28. No to jeszcze chwilę trzeba połączyć tutaj. Tą 17 z 18. Zobaczcie, jak teren idzie. Czy da się tam jakoś to połączyć, czy trzeba będzie jakoś... Bardziej pędzel zaingerować. No ale pędzel no to już nie dzisiaj. Dzisiaj to tam ewentualnie tylko mogę to przeorać. A na resztę mieć wyrąbane. Teraz on się nie wysypie cały. John Deere się tylko tam wysypie, nie wiem ile w sumie. Tyle, żeby była pełna przyczepa i to będzie tyle. I teraz tam będzie pełny zestaw, więc tego nie mam jeszcze na końcu odcinka sobie wywiazę. Będzie tyle w sumie, nie?
Sorgo sypie jak diabeł, więc... Zostaje to sprawdzenie, że masa jest w południu Holandii, więc... Dlatego tylko tabak kliknę. Chciałem na początku przez mapę się tepnąć, ale później stwierdziłem, że... Przecież jak ty kliknę raz tak, no to od razu się pojawia w tej maszynie. Tak też było. Dobra, kolejne pole, znaczy kolejne pole. Pierwsze pole jest stworzone, tutaj teraz będzie większe. Znaczy większe, no. W sumie to będzie już maks możliwości tak naprawdę tego pola. Ewentualnie jakby się pokusił, to ten teren kupić, to jakoś wykorzystać te pole, ale to już chyba tam nie ma zbytnie jak. Może kiedyś, jak mi się będzie nudzić. Dobra, przez tory przejadę. Wiem, że tam był przejazd, ale... No, tu może być trochę problem z sianiem. Więc ja sobie to po odcinku wyrównam, wiadomo. Teraz mi tylko zależy na to, żeby... pokazać wam, jak te pole będzie wyglądać. No i tyle. Pokazać, jak będzie pole wyglądać. No i wrzucić ten odcinek oczywiście, tak? A resztę to tam mogę sobie po odcinku wymodelować teren. No i dobra, i tak to wygląda. Ja to już widzę, że będę musiał modelować teren, no ale to się wszystko da. Na trudno poniosłem tu. O, Grimwash, jak to woli. Albo nie, to w sumie bardziej nazywam maszynę do stworzenia pól niż pół. W sumie nieraz już ją używałem po odcinku, za pół. Bo nawet na ostatnich odcinkach tutaj używałem sobie, jak orałem dziewiątkę. Chyba nawet był taki tytuł Nierealna Orka, czy coś takiego. Tu jeszcze jakby te drzewa wyciął, czy są jak ładny kawałek terenu, można by tu wykorzystać, nie? Na pole. No nie wiem, pomyślę. No tu jeszcze kawałek terenu jest i chyba nawet go wykorzystam, tak sobie myślę. To niech sobie tak jest. Sobie tę górkę można było zniwelować. Chyba tak zrobić. Tę górkę zniweluję, tu trochę więcej podoram. To drzewo jedno wyciągnę, tutaj wysunę. Znaczy wysunę, usunę to jedno drzewo, tutaj tak będzie fajnie tutaj zrobione pole. Teraz tylko jest tak na szybko, bym dodawał na pole. Jakby coś było. Do odcinka i tyle. No a dzisiaj od 8 rano już będzie znowu oporowo. Oporowo nagrywane odcinki będą. Tak sobie zostawię sobie tak jak jest na razie. A tam raczej już nie będę przedłużał tego pola. No i tak to wygląda mniej więcej. Trzydziesta czwarta minuta. I pyk. Poszli, czy psy wściekli. No i dobra, ja będę chyba kończyć ten odcinek. Flymo, nie Flymo, tylko Fawcett. No i dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie.
Trzymajcie się cieplutko, cześć i pa pa. Idę sobie raz dwa ten dzień wrzucić, bo jest 35 minuta, więc na razie pa pa.